Cześć, witam wszystkich kierowców. Nie ma jeszcze opublikowanego rozporządzenia, ale wszystko wskazuje na to, że według projektu od 4 kwietnia trzeba się będzie przygotować na nowe zmiany przepisów dotyczące uzyskania oraz odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego. Zmianie podlega procedura zapisu na szkolenie dla osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy. Kierowca, aby rozpocząć kurs kwalifikacyjny, będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacji profil kierowcy zawodowego, tak zwany PKZ. Także zmiany te dotyczą początkujących i starszych kierowców. Zapraszam na odcinek, w którym w skrócie opowiem o najważniejszych nadchodzących zmianach. Co to jest ten PKZ, mówiąc w skrócie? Profil kierowcy zawodowego jest to zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis prawa jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wykonanie badań lekarskich i psychologicznych. Profil kierowcy zawodowego będzie zakładany przez starostę na wniosek zainteresowanej osoby. Starosta wprowadzi do niego informacje w zakresie przedłożonego odpowiedniego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Czyli robimy badania lekarskie i psychotechniczne i z tymi badaniami i ze zdjęciem udajemy się do Wydziału Komunikacji, w którym zostanie nam założony profil zawodowego kierowcy. Następnie na wniosek kierowcy profil zostanie udostępniony wybranemu przez tę osobę ośrodkowi szkolenia prowadzącemu kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe. W celu jego wypełnienia, czyli wpisania danych dotyczących przeprowadzonego kursu i szkolenia. W przypadku szkolenia okresowego będzie to już koniec, zostanie wydane odpowiednie świadectwo i profil zostanie skierowany do starosty. W przypadku kursu kwalifikacyjnego, czyli dla początkującego kierowcy, profil zostanie udostępniony odpowiedniemu wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego, który przeprowadzi test kwalifikacyjny, uzupełni profil w odpowiedni sposób oraz wyda świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ten profil zostanie przekazany do starosty w celu wydania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabycie przez kierowcę odpowiednich kwalifikacji. Odpowiedniego dokumentu, czyli prawa jazdy z wpisem kodem 95. Czyli egzamin państwowy nie będzie realizowany jak do tej pory w ośrodku szkolenia kierowców, lecz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin będzie przeprowadzony w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Koszt egzaminu ma wynosić 60 zł. Kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia część kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu. Przyspieszy to realizację szkoleń i ułatwi ich przeprowadzenie. Aby ograniczyć ewentualne nieprawidłowości w szkoleniu, formy online będzie można stosować dopiero po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie. Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek, który odpowiednio długo prowadzi działalność.
i spełnia dodatkowe wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry. Zmiany mają zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych i zagwarantować właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o jego ukończeniu. Wyeliminuje także papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego. Podniesiona zostanie efektywność szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy. Chodzi w szczególności o ograniczenie lub zminimalizowanie fikcyjnego stwierdzania obecności kierowców w dokumentacji szkoleniowej. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu ma zostać opublikowane rozporządzenie. Do tego czasu mogą pojawić się jeszcze jakieś drobne poprawki, ale tak czy inaczej zmiany na pewno nastąpią. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam, cześć.